Słuchajcie, zacząłem sobie czyścić tarczę. Taka się mi trafiła okropnie zabrudzona. To już jest naprawdę wyzwanie, więc postanowiłem, że jednak nagram jeszcze filmik. Oczywiście używam tego preparatu do czyszczenia grilla. Powiem Wam, że sam jestem ciekaw, na ile to się uda oczyścić tę tarczę. Musiałem obrócić na drugą stronę. Wybaczcie, że nagrywam z ręki, ale to tak totalnie na spontanie. Stwierdziłem, że nagram jeszcze ten film. Tarcza skąpana w tym preparacie. Zobaczymy za chwilkę, jaki będzie efekt. Słuchajcie, zacząłem czyścić tą tarczę, ale muszę Wam uczciwie powiedzieć, że zostawiona była prawie na 24 godziny tutaj w tym płynie, ponieważ no nie miałem czasu się wcześniej nią zająć. Ale zaraz zobaczymy, co tu się udało zdziałać. Syf jest nieziemski. Ja tutaj ręki nie chcę wkładać w to. Wezmę jakimś patykiem, spróbuję to obrócić. Jeszcze tak gwoli wyjaśnienia, to nie ja ją doprowadziłem do takiego stanu. Naprawdę. Dostałem tą tarczę. Nie wiem, co nią było cięte, że ona tak paskudnie wyglądała. Dobra, idę ją wstępnie umyć. Zaraz zobaczymy, co się udało uzyskać. No, zobaczcie, tarcza wygląda zdecydowanie lepiej. Węgliki się bardzo ładnie wyczyściły. No, tu jest troszkę przygrzewiała. No, ale już zdecydowanie lepiej. Ja tutaj jeszcze zapodam raz ten płyn do czyszczenia i zobaczymy jeszcze, co się uda z tego wykrzesać. Myślę, że ona po prostu jest przyrdzewiała. Najwyżej ją delikatnie jakimś drobnoziarnistym papierem ściernym się tutaj potraktuję, żeby ją troszkę przypolerować. Oczywiście tutaj samą tarczę nie po zębach, żeby ich nie stępić. Dobra, zostawiam to jeszcze tak. Za chwilę Wam pokażę, jaki ostatecznie efekt wyszedł. Dobra, biorę się za ostateczne czyszczenie tej tarczy. W sumie to spróbuję tutaj środkiem, nie po zębach, szczotką drucianą. Dobra, zmykam ją umyć. Powiem Wam, że w porównaniu do tego, co było na początku, to jest rewelacja. Zostały jakieś resztki po prostu rdzy. Ona była bardzo zaniedbana, ta tarcza. Jeszcze zaraz poszukam jakiś kawałek papieru ściernego wodnego. Delikatnie tutaj ten środek może bym doczyścił sobie. Taki mam 280 papier. No, wygląda to coraz ładniej. Jeszcze zrobimy taki myk WD-40. No i papier ścierny.
ona jest po prostu zardzewiała. Nie są to jakieś resztki żywicy, więc ten płyn do czyszczenia grilla no tego już nie rozpuścił. Ale te przypalenia, które były na niej na początku, jakieś takie czarne, nie wiem, ktoś jakąś gumę ciął czy coś, no to to elegancko zeszło. No i tak ostatecznie prezentuje się ta tarcza po wyczyszczeniu. Myślę, że w takim stanie już śmiało mogę ją założyć do piły, do pilarki. Zobaczymy, wydaje się być całkiem ostra. Zobaczę, jak będzie cięła. Jeżeli nie, no to przynajmniej bez wstydu mogę już taką tarczę zanieść na ostrzalnię. No bo w tamtym stanie to chyba by mnie pogonili, gdyby mi przyniósł taką tarczę. Zresztą wstyd by mi było oddać taką tarczę do ostrzenia, tak zabrudzoną. Swoją drogą ciekaw jestem, jak poradziłby sobie z tą tarczą dedykowany płyn do czyszczenia tarcz. Nie wiem, nie miałem okazji wypróbować takiego płynu. I myślę, że póki co, skoro te tanie środki, które mogę kupić w swoim lokalnym sklepie, jakimś z artykułami gospodarstwa domowego, działają bardzo skutecznie, to pewno nie będę miał okazji wypróbować tego dedykowanego płynu do czyszczenia tarcz.